Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Rozpatrujemy wszystkie równoległe boki Opołu 14, którego jeden z boków ma długość x, a wysokość poprowadzona na ten bok jest równa y. A napisz wzór funkcji określającej wysokość y w zależności od x. Ok, no to pole wynosi 14. Wzór na pole równoległe boku z boków, to jest a razy h. A my mamy x razy y w tym zadaniu. Miksujemy to razem. Mamy tutaj napisać wzór funkcji określającej wysokość y, czyli z tego musimy wyznaczyć y. A y to będzie 14 na x, dziedzina funkcji. X należy do zbioru liczb rzeczywistych za wyjątkiem elementu 0, bo w mianowniku nie możemy mieć 0. No i tutaj musimy założyć, że liczby są dodatnie, mam na myśli x i y, bo są to długości boku i wysokości, więc one nie mogą być ujemne. No i tyle. B. Naszkicuj wykres tej funkcji. No to sobie tutaj zrobimy tabelkę. No i tutaj możemy sobie zrobić tak, 14 na 1 to 14. 14 na 2 to 7. No to teraz odwrotnie to będzie 7, to tu wtedy będzie 2 i zostaje nam już tylko 14. Tak, żeby mieć oczywiście liczby całkowite, bo jak chcecie rysować na ułamkach, no to znajdziecie tych punktów o wiele więcej. Ok, no to rysujemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. No, rzutem na taśmę to mamy tu. Jeden, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dobra, no to zaznaczamy. Dla jedynki jest 14, dla dwójki jest 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj nam też będzie potrzebna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. Dla siódemki dwójka. Tu. Dla siódemki też dwójka. I dla czternastki leci jedynka. Okej. Okay. Będzie to na pewno krzywe. Wy na pewno sobie dacie radę ładnie to zrobić. I przeciągamy dalej. Ok, ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.